Cześć kochani, ja mam na imię Dorota, to jest mój kanał Dorota's Flicks i witam Was gorąco w kolejnym dniu projektu Halloween. I przypominam, że w tegorocznym projekcie Halloween pokazuję Wam swoje pomysły na charakteryzacje halloweenowe 3 razy w tygodniu. Dzisiaj zabrałam się za taką specyficzną postać, o której głośno było już jakiś czas temu, ale myślę, że jedyną dobrą okazją, żeby ją odtworzyć i w ogóle o niej wspominać, jest Halloween. Mówię oczywiście o Momo, jakiejś dziwnej, enigmatycznej bohaterce miejskich legend, która tak naprawdę była jedynie wizją artysty, który stworzył taką bardzo abstrakcyjną rzeźbę. Abstrakcyjną, ponieważ w rzeczywistości ma ona naprawdę bardzo wielką głowę, ramiona, a potem już tylko kurze nóżki. Jeśli nie widzieliście jeszcze, to wygooglujcie koniecznie. Stawił rzeźbę do galerii, ktoś zrobił tej rzeźbie zdjęcie, dopisał całą historię i puścił w internet. No a internet zrobił resztę. Ja pokażę Wam dzisiaj, jak stworzyć taką lateksową, pełną maskę Momo, przez którą widać, można oddychać i nawet od bidy można również jeść i pić. Co prawda nie jest to komfortowe, ale to wszystko można robić w tej masce. Mam oczywiście nadzieję, że Wam się spodoba, może nawet weźmiecie się za to i odtworzycie. Dajcie oczywiście znać w komentarzach, co o tym myślicie. Wczoraj poprosiłam Was, żebyście zdradzili mi, jaki najbardziej lubicie film lub książkę o wampirach i o to, co odpowiedzieliście. Jedyne, co kojarzy mi się z wampirami albo też wilkołakami, to Scooby-Doo. Dziwne, ale jak myślę o tych stworzeniach, to tylko to mi się nasuwa. Mój ulubiony film o wampirach to Mroczne Cienie. Można powiedzieć, że ten film ugryzł temat wampirów w nieco inny, jakże zabawny dla mnie sposób. Moim ulubionym wampirem jest wampir Lester z filmu Królowa Potępionych. A dzisiaj zaproponuję taką zabawę. Napisz mi, jaki tytuł horroru mógłby opisywać Twoje życie. Oczywiście nie musi być śmiertelnie poważnie. No to co? Gadania wystarczy, teraz zobaczcie, jak wcieliłam się w Momo. Momo. I tak, dzisiaj wyjątkowo pokażę Wam od razu, jak robię tę maskę, a raczej na początek, jak ją rzeźbię, ponieważ właściwie cała sprawa rozgrywa się właśnie na etapie tworzenia tej maski poza moją twarzą. Na twarzy już mam niewiele do roboty. Rzeźbę wykonuję przy pomocy modeliny. Wykonuję ją oczywiście na odlewie mojej twarzy, żeby ją jak najlepiej dopasować. W przypadku tej maski bardzo ważne jest też, żeby oczy, nos i usta były zlokalizowane, umieszczone w takich miejscach, żeby faktycznie dało się w tym jako tako funkcjonować, więc to oczywiście też brałam pod uwagę przy projektowaniu, przy rzeźbieniu. Na początku jako oczu miałam zamiar użyć piłeczek ping-pongowych, ale jednak zdecydowałam się po prostu oczy wyrzeźbić i wszystko po prostu odlać z lateksu jako jedną wielką maskę. Kiedy rzeźbę miałam już gotową, zrobiłam negatyw z gipsu i odlałam w środku właśnie maskę, kilka warstw lateksu wlałam do środka. Jeśli chcecie zobaczyć, jak robię taki negatyw, to oczywiście odsyłam Was do filmu z maską Grincha, tam wszystko wyjaśniam. Od środka w negatywie nałożyłam kilka warstw lateksu i dałam temu po prostu wyschnąć, trochę pomogłam suszarką. Następnego dnia miałam gotową maskę, kiedy ją wyjęłam, musiałam ją oczywiście jeszcze pomalować. Jak mogliście zauważyć wcześniej, ona miała już taki cielisty kolor, ale żeby wszystko wyrównać i żeby faktycznie wyglądało jak skóra, pokryłam całość, zanim zaczęłam malować i dodawać wszystkie elementy, pokryłam oczywiście podkładem, a następnie przypudrowałam i oczywiście w ruch poszły farby i cienie. Jak widzicie, gotowa maska jest taka dosyć cienka, delikatna, zgrubiona jest tylko w miejscach nosa, oczu, ust, bo też nie chciałam, żeby była zbyt sztywna, żeby była w miarę wygodna do noszenia. Skórę pokrywam warstwą lateksu, do której przykleję maskę, a okolice ust, czyli jedyne miejsce, które może być widoczne spod maski, maluję na czarno. No i oczywiście
przykładam maskę i we wszystkich tych miejscach, gdzie maska styka się ze skórą, po prostu mocno przyciskam i czekam, aż się przyklei. Zapomniałam dodać, że miejsca na źrenice po prostu wycięłam, dlatego wszystko widzę, mogę sobie wykonturować dekolt i jeszcze pokryć perukę wodą z żelem. I to wszystko, moi kochani, oto moja wersja internetowej creepypasty Momo. Dajcie znać, jeżeli postanowicie odtworzyć tę postać również. Ja Wam mówię, dziękuję bardzo za Waszą uwagę, do zobaczenia jutro, buźka!